Najbliższa niedziela to uroczystość Chrztu Pańskiego, kiedy będziemy świadkami na kartach Pisma Świętego, kiedy Jezus wchodzi do Jordanu i przyjmuje chrzest z ręki Jana Chrzciciela. Uroczystość Chrztu Pańskiego jest jednocześnie zakończeniem okresu Bożego Narodzenia, wprowadzając nas tym samym w okres zwykły w kalendarzu liturgicznym. Uroczystość Chrztu jest okazją do tego, abyśmy skupili się na naszej sakramencie Chrztu, na tym, co niesie za sobą sakrament Chrztu. Sakrament, który włącza nas we wspólnotę ludzi wierzących, we wspólnotę Kościoła, daje nam tym samym godność dziecka Bożego. Jednak sakrament Chrztu Świętego, uroczystość, której wspominamy, chrzest pański, skłania nas również do refleksji na temat godności dziecka, godności osoby ludzkiej. W Piśmie Świętym w wielu miejscach czytamy, że dzieci są błogosławieństwem dla ich rodziców. Jednak patrząc na współczesny świat, na otaczającą nas rzeczywistość, bardzo często widzimy zupełnie inny obraz rzeczywistości, w którym znajdują się dzieci. W naszym kraju około 24 500 dzieci przebywa w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach dziecka, gdzie czekają na miłość, gdzie czekają na zrozumienie, na rodziców, na to, że ktoś ich pokocha, że sami będą mogli kogoś pokochać. Zapraszam Państwa dzisiaj do tego, abyśmy przyjrzeli się pragnieniom dzieci i tym, czym tak naprawdę jest godność dziecka. Tyle kuszących dróg, tyle powabnych snów, czy jednak raj na zawsze danym jest? Nadchodzi chwili błysk, łza potem serca ścisk. Sam pośród tych, co mają duży łyk. Życia bez trosk, gryfę jak wosk, zimne płomienie w rzekę łez rozleją wnet, a prąd je w otchłań powie. Jak chcesz to... W dzisiejszym magazynie katolickim gościmy w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym Maluch przy ulicy Sielskiej we Włocławku. Jest to dom dziecka, który różni się od pozostałych tych, które znajdują się w naszym mieście, ale również w całym rejonie włocławskim. Pani dyrektor, czym różni się dom dziecka Maluch od pozostałych? Jest to miejsce dla, jak sama nazwa mówi, dla maluszków, czyli dzieci, które przychodzą do nas zaraz po porodzie, prosto ze szpitala. To są takie przypadki, kiedy mama postanawia pozostawiać w szpitalu dziecko. No i mamy dzieci do 7 roku życia u siebie. Jesteśmy rzeczywiście jedyną placówką w całym województwie, a mogę powiedzieć już takich placówek jak my jest tylko kilka w Polsce, które zajmują się tak maleńkimi dziećmi. U nas w Włocławku, w naszych placówkach włocławskich 5 znajduje się ponad 150 dzieci. Mhm. A ile Maluch ma maluchów? 34, ale w tym też również są matki z dziećmi na chwilę obecną. Często, proszę Państwa, mówiąc o domu dziecka, zastanawiamy się nad strukturami, w jakich funkcjonują te ośrodki. Dzisiaj chciałbym, abyśmy przyjrzeli się nieco innej tematyce, innej treści, która również jest nieodłączna od sytuacji, w których znajdują się obecne dzieci. Pani dyrektor, co musi się wydarzyć? Jakie czynniki wpływają na to, że akurat takie dzieci trafiają do domu dziecka? Tych powodów jest kilka. Często dom dla dzieci kojarzy się z sieroctwem. U nas akurat w placówce tego sieroctwa nie ma. Mamy 2 półsieroty. Są to takie momenty, kiedy dzieci trafiają do nas właśnie prosto ze szpitala, kiedy mama stwierdza po urodzeniu, że nie jest w stanie zająć się dziećmi swoimi i one właśnie trafiają wtedy do nas, kiedy jak gdyby od razu zrzeka się wychowania, no to jest sytuacja najłatwiejsza, bo wtedy dzieci w miarę szybko idą do adopcji. Mówimy, że dzieci w naszej placówce przebywają, no tak myślę, że staramy się, aby to było maksymalnie pół roku. Oczywiście ten czas bywa tak w takich trudnych sytuacjach, że się przedłuża, ale jest jeszcze druga strona tego. Po drugiej stronie są ludzie, którzy czekają
aby pokochać dzieci, czyli czekają w kolejce właśnie w ośrodku adopcyjnym, tak, aby pokochać dzieci, bo ta procedura jednak uregulowania sytuacji prawnej dzieci troszeczkę trwa. Kolejny taki trudny powód to jest wtedy, kiedy mamy, takie przypadki mamy, wyjeżdżają za granicę do pracy i znajdują takie rozwiązanie, no dramatyczne rozwiązanie, że pozostawiają właśnie u nas swoje dzieci. Mówią, że na ten krótki okres po to, aby stanąć na nogi, czyli tutaj przyczyny materialne, ale myślę też, że brak takiej dojrzałości, bo nie szukają tutaj no, jakiegoś wyjścia, uważają, że tam za granicą będzie im łatwiej. I powiem, niestety, ten powrót tutaj jest bardzo trudny. Mm-hmm. A jakie uczucia towarzyszą, jeśli można mówić, no na pewno o takich małych brzdącach, że mają swoje uczucia, pewnie na swój sposób rozumieją sytuację, w jakiej się znajdują. Jakie uczucia towarzyszą dzieciom, które tutaj przychodzą? Bo powiedziałam o dwóch przypadkach. Tak, tych przypadków, tak naprawdę każde dziecko to jest oddzielna historia. Myślę, że najtrudniejsza sytuacja dla dziecka małego jest wtedy, kiedy trafia ono tutaj do nas, na przykład z interwencji policji. Wtedy, kiedy jest w domu jakaś taka sytuacja no, dramatyczna, albo czy jest przemoc, czy pojawia się alkohol, czy po prostu rodzice wychodzą, pozostawiają dziecko bez opieki, a ktoś z sąsiadów zgłasza tą sytuację i wtedy tak dramatycznie zmienia się ta sytuacja dziecka, bo ono jest zabrane przez obcych ludzi, przez policję, pogotowie i trafia właśnie tutaj do nas. No i oczywiście tak jak pojawienie się w nowym miejscu, nagle brak kontaktu z mamą, bo musimy powiedzieć o tym, że te dzieci, mimo że opowiadają nam bardzo dramatyczne historie o tym, co działo się w domu, czyli o tym, że nie dostawały jedzenia, że były bite, że widziały tą przemoc w domu, to one i tak jak gdyby tęsknią za tymi swoimi rodzicami, więc to jest taka najtrudniejsza sytuacja dla dzieci, ale również dla nas, tak? Wtedy, kiedy my musimy mówić, że mama jest chora, że coś się wydarzyło, że mama nie przychodzi. I to jest taka najtrudniejsza sytuacja. Ale są też powody umieszczenia jeszcze inne. Czyli trafiają do nas dzieci wychowanków domów dziecka. Dzieci, które wychowywały się w rodzinach zastępczych. Czyli jak gdyby nie było tego wzoru rodziny. Takiej rodziny kochającej się, rodziny, w której najważniejsze jest właśnie stworzenie domu, ciepła, atmosfery, w której najważniejsze jest dziecko, tak? Czyli jak zauważamy to bardzo właśnie, szczególnie wśród tych wychowanków, kiedy wychowywały się w domach dziecka, to trudno, bardzo trudno im stworzyć ten prawdziwy dom. To jest rzecz, której no, trudno się po prostu nauczyć, jeżeli samemu się tego nie przeżyło. Mhm. Olek, kim chciałbyś zostać w przyszłości? Spidermanem. Spidermana, dlaczego? Bo ja go lubię. Lubisz? A czym się zajmuje Spiderman? Ratowaniem. Natalka, a ty kim chciałabyś zostać w przyszłości? Księżniczką. A dlaczego księżniczką? Bo lubię księżniczki. A czym się zajmują księżniczki? Ubierają się w piękne stroje? Tak. I lubisz się ubierać, tak? Piękne sukienki. Tak. Korale zakładać. Tak. Kacper, kim chciałbyś zostać w przyszłości? Wozem strażackim. Wozem strażackim? A dlaczego wozem? Bo tak. A może bardziej kierowcą wozu strażackiego, co? Po krótkiej rozmowie z dziećmi dowiadujemy się, że każdy z nich ma swoje marzenia. Każdy ma jakąś przyszłość, która na nich czeka. Jak one, będąc tutaj, w nieco innych warunkach niż rodzina, mówią o przyszłości, czy w ogóle zajmują się tym, mają jakieś marzenia takie, o których się dzielą z wami? Tak, moje stanowisko jest zagrożone już, to na pewno, bo wiele z nich, tutaj na pewno kilkoro, myślę o tym, że dziewczyny szczególnie mówią o tym, że zostaną dyrektorką, jak to mówią, i że będą rządziły. Nawet mają nadzieję, że to wiąże się z tym, że nie będą musiały chodzić do szkoły.
mają swoje marzenia. Oczywiście, że tak, my za wszelką cenę staramy się tutaj stworzyć prawdziwy dom. Zresztą ksiądz zauważył, że jak wchodzi tutaj, to już one po którymś spotkaniu poznają i te, powiem, że tutaj jeszcze bardziej niż w domu, dzieci zauważają i przywiązują się do osób, które się tutaj pojawiają. Od razu jest się wujkiem. Ciocią, tak, tutaj bardzo szybko, więc atmosfera jest tutaj budowana i dlatego tak jak w norm, chociaż my nie zauważamy pewnych rzeczy, na przykład jak opowiadają później nam, że rozmawiamy o tym, o dniu, o świętach, które niedawno były, właśnie o tym, co się będzie działo, o wyjeździe, na przykład opowiadają nam, że taki dzień w porównaniu z innymi dziećmi, które wychowują się w normalnych domach, wygląda prawie normalnie, ale u mojego kolegi w szkole obiad ciociu nie zjeżdża windą, a u nas zjeżdża. Więc wiadomo, że pewnych rzeczy tym dzieciom brakuje, tak jak na przykład gotowania wspólnego, zasiadania tylko z rodzicami, ale one naprawdę mają swoje marzenia. Tak jak wszystkie dzieci, jedni marzą, żeby zostać strażakami, jedni, żeby, no na przykład one będąc tutaj mówią bardzo tak zawodowo, chętnie zostanę pedagogiem na przykład, tak? Więc te starsze dzieci jak gdyby budują swój świat w oparciu o nas, tak? Bo my jesteśmy blisko nich. Mhm. Pani dyrektor wspomniała, że dzieci, które tutaj trafiają najczęściej już po urodzeniu, mają szansę na adopcję. Jaki procent dzieci, które tutaj trafiają, jak długo dzieci tu przebywają w placówce, jaki procent jest dzieci, które znajdują dom zastępczy, rodzinę zastępczą? To tak jak powiedziałam na początku, każdy ten przypadek jest inny i zależy od wielu czynników. Tak? Po pierwsze, jak szybko zostanie uregulowana sytuacja prawna dziecka, tak? Czy rodzice są, czy chcą się kontaktować z własnym dzieckiem, bo to jest dla nas najważniejsze. Jeżeli chcą, to jesteśmy po to, aby rodziców wesprzeć w tym kontakcie, czyli pomóc ich nawet w rozwiązaniu ich problemów materialnych, psychologicznych. W zajęciu tak naprawdę jesteśmy po to, aby zająć się dzieckiem w tej najtrudniejszej sytuacji. I oczywiście, jeżeli widzimy, że perspektywa jest powrotu dziecka do domu, to może to trwać nawet okres, myślę, nawet 2 lat maksymalnie, tak? Ale jeżeli jest ten kontakt. Ale jeżeli tego kontaktu nie ma, nie ma żadnych starań rodziców, no to wtedy to trudno powiedzieć czasowo, tak jak to wygląda, bo to zależy od każdego dziecka indywidualnie. Czy my tak naprawdę występujemy o ponowne uregulowanie sytuacji prawnej dziecka do sądu i to już sąd decyduje, jak szybko ten proces się odbywa. Później dzieci są zgłaszane tak naprawdę do ośrodka adopcyjnego, no i wtedy ośrodek adopcyjny zajmuje się poszukiwaniem rodziny zastępczej dla dziecka. A w jaki sposób my, stojący z boku, nie należący do struktur tutaj ośrodka czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny, w jaki sposób my możemy pomagać takim dzieciom? Myślę, że bardzo ważna dla nas, pracujących tutaj dla dzieci, jest przychylność. Myślę, że dla tych maluszków, ale również dla dzieci starszych, które znajdują się w domach dziecka, by nie były wyróżniane, że są to dzieci z bidula, bo tak często się mówi, abyśmy trochę zmienili, tak jak w przypadku osób niepełnosprawnych, spojrzenie na te dzieci. Są to dzieci, które zasługują na jeszcze więcej miłości niż te, które mają takie prawdziwe domy, bo one mają to wsparcie na co dzień. Te dzieci zostały nasze bardzo zranione, skrzywdzone przez dorosłych właśnie, przez najbliższych często, więc to my musimy dać im pełne poczucie bezpieczeństwa. I powiem tak, rzeczywiście ta przychylność jest, myślę, że ogromna, bo gdziekolwiek wychodzimy, jesteśmy tutaj na Zazamczu, to jest nasz dom, to jest nasze miejsce. Jak wychodzimy nawet na spacery z tymi wózkami, to widzimy uśmiechy, tak, coraz częściej pojawiają się te uśmiechy. Myślę, że jesteśmy rozpoznawalni z takimi wielkimi wózkami, wielką gromadą, ale myślę, że ta życzliwość, przychylność mieszkańców i wszystkich tych, którzy dookoła nas się znajdują, jest bardzo duża, ale myślę, że nigdy nie jest jej za dużo, tak? Czyli możemy dzielić się różnymi rzeczami, tak jak z bliskimi osobami. Dzielą się u nas wolontariusze czasem. Ogromną pomoc otrzymaliśmy podczas akcji Pielucha dla Malucha. Myślę, że jeżeli w domach pojawia się coś, co Państwu się nie przyda, jest w bardzo dobrym stanie,
to też byłoby nam bardzo miło, gdybyście Państwo się z nami podzielili. Ale pojawiają się tak naprawdę, ja za każdym razem mam takie gesty, co chwila życzliwości i dobroci, na przykład zasponsorowanie wyjazdu na ferie dla dzieciaków. To, czego nam najbardziej tutaj brakuje, to wyjść właśnie poza dom, bo tych wyjść jest bardzo mało, w związku z tym z powodów takich organizacyjnych jest pracowników jest niewielu, a wyjście z 34 dzieci jest bardzo trudne, więc jeżeli możemy wyjechać właśnie gdzieś poza na taki wyjazd, to one zmieniają środowisko, szczególnie właśnie w zimę, bo w lato często mogą wychodzić na dwór, więc tego nam najbardziej brakuje, czyli zaproszeń w takie zupełnie nowe, inne miejsca dla dzieci, gdzie one się rozwijają, gdzie poznają nowych ludzi, poznają nowe miejsca i myślę, że to dla nich jest bardzo, bardzo ważne. Mhm. Proszę Państwa, jak wspomniałem na początku, dziecko dla rodziców jest błogosławieństwem od Boga. Często jednak życie pokazuje, że nie każdy z nas, nie każdy z rodziców potrafi skorzystać z tego błogosławieństwa, docenić to błogosławieństwo. Nieraz sytuacje życiowe rodziców bardzo często są mylne z tymi, które powinna doświadczać prawdziwa, zdrowa rodzina. Widzimy również, że każdy z tych dzieci przebywający w ośrodku Maluch ma swoją godność, swoje marzenia, swoje pragnienia. Każdy z tych dzieci chce być kochany i też chce kochać. Myślę, że w całym problemie, który obecnie pojawia się w naszym społeczeństwie, w którym mówi się często o problemach rodziny, problemach dzieci, przy okazji mówienia o temacie in vitro, myślę, że nie możemy zapominać o tych dzieciach, które już są, które żyją, które potrzebują miłości, które potrzebują ciepła, zrozumienia i takiej ludzkiej życzliwości. Trzynastego stycznia będziemy obchodzić ostatnią już w tym roku, w okresie Bożego Narodzenia niedzielę, tak zwaną niedzielę Chrztu Pańskiego. Od poniedziałku rozpoczniemy okres zwykły, zmieni się kolor szat liturgicznych z białego na zielony. 13 stycznia w naszej diecezji będzie miało miejsce kilka ważnych wydarzeń. W Zduńskiej Woli będziemy obchodzić 119. rocznicę urodzin i chrztu świętego Maksymiliana Kolbe. W Koninie natomiast rozpoczniemy nabożeństwem modlitewnym w parafii ewangelicko-augsburskiej obchody kolejnego już tygodnia modlitw o jedność wszystkich chrześcijan. Natomiast we Włocławku, także 13 stycznia, zapraszamy wszystkich przedstawicieli duszpasterstw specjalistycznych na spotkanie płatkowe z księdzem biskupem ordynariuszem. To spotkanie odbędzie się w seminarium, rozpocznie się Eucharystią sprawowaną w kościele świętego Witalisa o godzinie 17. Natomiast na 19 ojcowie pocieszyciele zapraszają do swojej parafii przy Tamie, gdzie rozpoczniemy nabożeństwo comiesięczne, nabożeństwo fatymskie. Jeszcze jedno ogłoszenie. Katolickie Centrum Służby Rodziny we Włocławku przypomina, że od stycznia istnieje możliwość umawiania się poprzez sekretariat centrum z księżmi egzorcystami. Sekretariat, przypomnę, działa w godzinach od 14 do 18, od poniedziałku do piątku. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Siostry i bracia, w Ewangelii na niedzielę Chrztu Pańskiego mamy zapisaną metrykę chrzcielną Pana Jezusa. Tutaj w tym pomieszczeniu znajdują się metryki chrzcielne
naszych przodków. Zazwyczaj został po nich tylko ten ślad. Pierwszy wpis do Księgi Chrztów, datujący, umieszczający w czasie ten ważny fakt. Może potem jeszcze dopisany sakrament małżeństwa, bierzmowania i to wszystko. Natomiast po Jezusie zostało o wiele więcej. Ta metryka chrzcielna, zawarta w Ewangelii świętego Łukasza, jest zapisana w 3 rozdziale. Potem następują kolejne rozdziały opisujące wiele cudów i znaków, których Jezus dokonał. W roku wiary musimy się zastanowić, ile po nas zostanie. Co my robimy z naszym sakramentem chrztu, który kiedyś przyjęliśmy? Czy my naszym życiem piszemy Ewangelię, kolejne jej rozdziały, czy też nasze życie wiary zakończyło się na metryce naszego chrztu? Czy po nas też zostanie tylko jakiś wpis w księdze metrykalnej, który kiedyś tutaj trafi? Siostry i bracia, święty Piotr w drugim czytaniu stwierdził o Jezusie Chrystusie: przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z nim. Przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich. Może nam się wydawać, że my nie potrafimy tak jak Jezus uzdrawiać wszystkich. Nie potrafimy tak jak On przejść przez życie dobrze czyniąc. Tymczasem wystarczy tak niewiele. Czasem po prostu zwykły uśmiech, uścisk dłoni, dobre, życzliwe słowo. I ono uzdrawia, i ono leczy serca ludzi wokół nas, poranionych często przez życie. Obyśmy naszym życiem dopisywali kolejne rozdziały do tej metryki chrzcielnej, którą już kiedyś sporządziliśmy. Została ona zapisana gdzieś w księdze chrztu w naszej parafii rodzinnej. Obyśmy potrafili naszą wiarą kształtować oblicze tej ziemi, kształtować środowisko, w którym żyjemy i wpływać, zmieniać tych wszystkich, którzy są wokół nas, może czasem smutni, przygnębieni, może zatroskani. Obyśmy naśladowali Jezusa, aby sakrament chrztu nie był tylko jakimś reliktem przeszłości, jakimś wydarzeniem historycznym, ale żeby w nas trwał i owocował.